Podobno przez żołądek trafiamy do serca. Zgadzacie się z tym powiedzeniem? W dzisiejszym odcinku gotowania na zawołanie spróbuję rozgrzać Wasze podniebienia pewnym bardzo kuszącym daniem. Zobaczcie. Walentynki to wspaniała okazja do wyrażania swoich uczuć. A produkty, które Waszym zdaniem najlepiej opisują, są następujące. Mamy tutaj awokado, truskawki i mięta. A do tego zestawu dołącza koncentrat kudliszki. Osobiście uważam, że w walentynki lepiej jest więcej czasu spędzić we dwoje niż w kuchni. Dlatego dzisiejszy przepis będzie oryginalny, rozpalający wszelkie zmysły, pełny afrodyzjaków i bardzo szybki. Zaczynamy! Mam przed sobą tutaj mnóstwo afrodyzjaków, dlatego na tą wyjątkową kolację proponuję Wam przygotowanie grillowanych krewetek, a do tego salsa z awokado i truskawek. Jak to zrobić? Bardzo prosto, bardzo szybko. Najpierw przygotujemy marynatę do krewetek. Wlewam sobie tutaj sos sojowy, oliwę z oliwek. To wystarczy wymieszać. Jeszcze więcej wyrazistości, takiej pikanterii, dodam nam tutaj koncentrat pomidorowy. Dosłownie jedną łyżeczkę dorzucam. Znowu mieszam. Kolejnym składnikiem jest czosnek, już drobno posiekany, to również afrodyzjak. Także nie bójcie się go używać w kuchni. No i kolejny składnik, imbir. Dorzucam bezpośrednio tutaj do marynaty. I do tak przygotowanej marynaty mogę dorzucić krewetki. Krewetki mam ładnie już oczyszczone, wyporcjowane i wrzucam bezpośrednio do marynaty. Krewetki się marynują, czas na salsę. Przygotuję ją z awokado. Także biorę jedno awokado, mam tutaj odmianę Hass. Rozkrajam wzdłuż. Teraz staram się przekręcić. Z jednej strony jest pestka. Pestkę bardzo łatwo usunąć poprzez wbicie noża i przekręcamy. I nie ma już pestki. Ten dojrzały miąższ z awokado wyciągnę za pomocą łyżeczki. Teraz awokado muszę pokroić w kostkę. Ważne jest, żeby nie było zbyt miękkie, zbyt twarde. Szukajcie takich jędrnych, zwartych owoców. Ok, teraz muszę przełożyć do miski. I skrapiam wszystko sokiem z limonki, po to, żeby awokado się nie utleniło. Dokładnie muszę to wymieszać. No i czas na kolejny produkt. Będą to truskawki. Wasz wybór. Biorę 3-4 truskawki. Postaram się pokroić je w taką samą kostkę jak awokado. Ok, awokado jest, teraz truskawki. Czerwona cebula to składnik kolejny, tutaj już jest posiekana. Jedna łyżka wystarczy i to mieszam. Zobaczcie, jak to już pięknie wygląda, a jak te smaki się przegryzą, to dopiero rozpalą zmysły. A jeżeli o zmysłach mowa i podkręcaniu temperamentu dania, to kolejny składnik to chili jalapeno. Odkrajam końcówkę. Roluję papryczkę po to, żeby wszystkie pestki wypadły na deskę. Tak przygotowaną papryczkę mogę teraz pokroić. Oczywiście, jeżeli lubicie, jeżeli dania są bardzo pikantne, użyjcie też pestek. I do salsy. Tutaj w tej salsie brakuje jeszcze takiego ciekawego akcentu, dlatego super by tu pasowała kolendra albo mięta, którą właśnie Wy wybraliście. Więc zrywam kilka największych listków mięty. Mam tutaj te wszystkie listki mięty, a teraz posiekam je w szyfonadę, po to, żeby nie pomiażdżyć tych wszystkich ziół. Żeby posiekać dobrze w szyfonadę, muszę listek na listku poukładać sobie. Teraz to wszystko roluję dosyć ciasno i pasek po pasku będę siekać. Mięta jest rozdrobniona, ale nie zmiażdżona. Aromatyczna mięta teraz trafia do mojej salsy. Ok.
Teraz chciałabym, żeby te wszystkie smaki się razem ze sobą przegryzły, dlatego odkładam salsę, a wracam po krewetki. Zamarynowane krewetki teraz nabiję na patyczki. Tak około 5 sztuk na każdy. Ok, mam krewetki nabite na patyczki, teraz lądują na rozgrzaną patelnię grillową. I tutaj ostrożnie, dosłownie minuta, w momencie, gdy one zmienią kolor, przerzucam je na drugą stronę. Ja już widzę, że one pięknie różowieją, więc to jest ten moment, żeby je przewrócić. Najpierw ten. Drugi. I teraz w tym czasie dorzucę jeszcze kilka kromek chleba, po to, żeby były takie fajne, chrupiące grzanki. Więc jeszcze kromki pieczywa układam między krewetkami. Mogę je delikatnie posmarować oliwą i tak zostawiam na minutę. Krewetki już są gotowe z dwóch stron, dlatego teraz czas na salsę. Na tą salsę bezpośrednio położę szaszłyki z krewetek. Pięknie to wygląda, pięknie to pachnie, musicie przygotować to w domu. I kilka grzanek na górę. To jest to. Idealny przepis na udane walentynki. A Wy co sądzicie o tym przepisie? Napiszcie tutaj w dole w komentarzach.